Cześć wszystkim, dzisiaj odpowiadam na pytanie. Pytanie padło takie, dlaczego piłkarze nie noszą podczas meczu biżuterii zegarków, obrączek, ani żadnych łańcuszków. Czym to tak naprawdę jest spowodowane? O tym, dlaczego właśnie nie noszą, zaraz powiem w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jak wiadomo, piłkarze występując na boisku nie mogą mieć żadnych praktycznie na sobie tutaj biżuterii, zegarków, łańcuszków, pierścionków, tutaj czy kolczyków. Dlaczego tak to jest? Czym to jest spowodowane? No jest to zakaz przez FIFA i UEFA, tak, odgórny. Nie może po prostu piłkarz występować. Jest to związane tak naprawdę z tym, że mógłby zrobić sobie krzywdę, a także krzywdę przeciwnikowi. A więc no prosta sprawa, tak, no jakby tutaj był jakiś piłkarz z łańcuszkiem, wtedy inny piłkarz mógłby go szarpnąć za ten łańcuszek, albo na przykład z jakimś tutaj sygnetem mógłbym praktycznie podczas walki o piłkę, gdzie wyskakuje po piłkę, mógłby tym sygnetem oko wybić. Natomiast, co ciekawe, to nie jest taka sytuacja, że chodzi o ochronę piłkarzy, tylko bardziej te organizacje, te federacje chcą się zabezpieczyć przed ewentualnymi procesami, tak? A mianowicie, że doszłoby tutaj do sytuacji, że na przykład jeden piłkarz zrobił drugiemu krzywdę na skutek jakiejś biżuterii czy łańcuszka, no i wtedy praktycznie ta organizacja zostały pociągnięta do odpowiedzialności FIFA czy UEFA, zostałby wytoczony proces, tak? Zresztą zobaczmy sobie, jaka jest sytuacja w przypadku brutalnych fauli, tak? Tutaj te organizacje piłkarskie mają prawo jeszcze ukarać piłkarza po meczu, tak? Jeżeli miał miejsce jakiś drastyczny faul, to mają prawo praktycznie ukarać tego piłkarza po meczu. Bardzo często jest kara finansowa, no z reguły to są jakby niskie kary finansowe dla piłkarzy, nie są tak dotkliwe, to jest po kilka tysięcy, do kilkudziesięciu tysięcy euro kary albo dolarów, natomiast jest kara tak naprawdę wykluczenia z gry w piłkę na kilka miesięcy. No w przypadku Polski to my mieliśmy faul Sławomira Peszki na tutaj piłkarzu, gdzie praktycznie Peszko został zdyskwalifikowany na kilka miesięcy, tak, z gry w piłkę i otrzymał też karę finansową, także nie mogą piłkarze nosić biżuterii, jest to zakaz, nie mogą praktycznie w żadnej lidze, czy jest to pierwsza liga, czy jest to Liga Mistrzów, czy niższa liga, jest po prostu zakaz noszenia biżuterii. A wiadomo, że piłkarze zarabiają bardzo dobre pieniądze, więc jak gdyby była możliwość, to na pewno by chodzili praktycznie w obwieszeni jak koinki, tak? Zwłaszcza, że niektórzy piłkarze to są celebryci. Jakby ta kwestia tutaj tej biżuterii, tych zegarków, łańcuszków, czy jakichś sygnetów, pierścionków, przeniosła się na tak naprawdę tatuaże, tak? Jakby to piłkarze tym nadrabiają, w ten sposób właśnie chcą zwrócić na siebie uwagę. Natomiast rzeczywiście nie mogą mieć po prostu żadnej tutaj biżuterii, bo to by mogło stanowić zagrożenie dla innego piłkarza. Dlatego właśnie jest zakaz. Mało tego, gdyby piłkarz wybiegł, to wtedy sędzia ma prawo go przywrócić do linii, a więc skazać mu coś ściągnąć, taki łańcuch i tak dalej, łańcuszek. Natomiast jeżeli piłkarz by wystąpił i nie dostosowałby się do tego i sędzia by tego nie wychwycił, no to później po meczu może taki piłkarz nawet dostać dyskwalifikację, tak, w danym meczu i może to po prostu zakończyć się dla niego karą finansową, także karą tutaj dyskwalifikacji, jeśli chodzi o przyszłe mecze. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!